widzicie dym unoszący się nad Ciemnopolem. Widzicie dolinę. Celowicie. Mam nadzieję, że nas ciepło przywitają. Też mam takie wrażenie. Chodźmy, nie ukrywajmy się. Nadzieję. No to działa, przecież idziemy im pomóc. Więc czemu się w ogóle zatrzymujemy? Naprzód i idę. Więc schodzicie w dolinę i maszerujecie przed siebie, tak? Tak. Więc wschodzicie w dół łagodnym zboczem. Potem maszerujecie przez las. Idziecie wydeptaną ścieżką. W tym momencie widać już, że to jest ścieżka, której pewnie myśliwi używają, kiedy wyruszają do osady i z niej wracają z polowań. Zauważacie właśnie wycięcie na drzewach, znaki. Widać, że tutaj bywają bardzo często. W pewnym momencie zauważacie nawet na taki taras drewniany zawieszony między drzewami. I jest na nim, zauważacie na nim mężczyznę. Człowiek ubrany w skóry, gęsta broda, futrzana czapka przechylona trochę na tył głowy. Bierze za łuk, kiedy was widzi, ale nie w jakimś takim geście, po prostu w takim geście, że chce mieć ręce. Tak. Kogo tu nogi prowadzą? Opowiedzcie się! Jestem Wietar z Czerwonej Skały. Z Lata z Białych Klifów. Radomir Żelazny. Może słyszeliście o moich podbojach? Jeszcze nie. Słyszałem, że macie tu problem z gigantem. Źle słyszałeś, panie Wietar. Wytłumacz się. Czemu ja mam się tłumaczyć? Nie mamy tu żadnego problemu. Mamy nowego króla. Jest potężny. Jak to? Jest gigantem? Przecież on atakował waszą osadę. Najwyraźniej zaatakował skutecznie. Ha. Jak ja teraz zabiję giganta? On tak patrzy tak. Atakował! Każdy król, Watarska czy inny wódz. Ale teraz, gdy pijemy jego wodę, widzimy dalej i słyszymy lepiej. Zwierzęta same przychodzą, gdy potrzebujemy. Nie będziemy marznąć tej zimy. A później pójdziemy dalej. I wy napijecie się wody. Może nawet dziś. A z nią wszystko zrozumicie. Ja nie piję żadnej wody. Czy możemy wejść do Ciemnopola, czy chcesz nas zatrzymać? Ależ wchodźcie. Mijamy go już dalej, myślę, że... No chodźmy. Co za kmiot, nawet się nie przedstawił. Człowiek, który nie ma... który nie chce być wolny, nie zasługuje na imię. Wędrujecie przez ścieżkę w pewnym momencie. Wolny oczywiście, jako wasal króla. Innego niż jego. I najpierw znowu las zaczyna się przerzedzać, wychodzicie lekko pod górę, potem teren upłaszcza się. Docieracie na rozległą polanę. Teraz widać, że jest większa jeszcze niż widzieliście. I z krajem przepływa niewielki strumień. Na środku jest palisada, zwalona i przerwana w jednym miejscu, po prostu położona. Ze środka unosi się dym z kilku chat. Brama jest niewielka, takie po prostu drewniane odrzwia, w tym momencie trochę uchylone. Na takiej prowizorycznej, właściwie bardziej zbitej z pali wieżyczce strażniczej, która stoi w pobliżu, też jest mężczyzna. Wygląda podobnie jak tamten, jak wszyscy ci leśni myśliwi.
Broda, futrzana czapa. Czy nie jest tak, że ta woda gigantów czyni z nich takiego samego, tą samą osobę? Przyszliście złożyć hołd królowi? Przyszliśmy zobaczyć się z królem, o którym tyle słyszeliśmy. Ja jestem wiatr z Czerwonej Skały. To są moi towarzysze. Z lata z Białych Klifów. I Radomir. Z Żelaznym. Słuchane. No tak. Dobrze, przybysze z Czerwonej Skały. O Czerwonej Skale wiem. Gdzie są Białe Klify, nie wiem. Ale król na pewno wie. Chcecie się z nim widzieć? Chodźcie śmiało. Pewnie wie, że nadchodzicie. Wszystko, co robimy, robimy śmiało. Przechodzicie przez bramę, tak? W środku to trudno to nazwać... nawet osadą. Jest kilka ustawionych tak wkoło domostw. Niskich, parterowych chat. Krytych drewnianym gątem. Dookoła jakieś takie stodoły, wiaty, gdzie suszą się skóry. Typowa osada myśliwych. Na środku duży plac, duże miejsce na ognisko, rondel obok położony kociołek i oparty o przeciwległą stronę palisady siedzi gigant. Pali fajkę. Widzieliście kiedyś giganta? Jeszcze nie określiliśmy, jakim duże są giganty. Ja myślę, że giganty są takie 4-metrowe, co wy na to. Że nie są takie absurdalnie wielkie, że w ogóle sięgasz im do kolan, tylko że są 4-metrowe po prostu. Postrzegam. Jakieś takie dziwne proporcje, w sensie względem humanoidów? Jakieś dłuższe ręce, czy szersze nogi? Myślę, że są różne. Ten trudno powiedzieć, bo siedzi jakby, po prostu siedzi oparty jakby w kucki. Ma dużą głowę. Proporcje tej głowy są dość normalne, ma dość takie duże wały czołowe, w sensie takie, wiecie, oczodoły. Też ma brodę, pali wielką fajkę taką, którą pewnie trzeba by było trzymać oburącz. I wygląda na spokojnego i takiego trochę zrelaksowanego, może znudzonego. Dookoła kręcą się myśliwi. Wygląda tak bardziej godnie czy ekstremalnie? Czy raczej epicko, czy raczej jest po prostu groźny? Wygląda epicko, w takim sensie, że wygląda trochę, jakby był mniejszy, to uznałbyś, że jest takim trochę jakby jakimś może dziadem wędrownym, może jakimś takim starym wojownikiem. Nie bije od niego majestat, ale spokój, z jakim siedzi, jest dziwny. I dookoła jakby teraz zauważacie, że z jednej z tych wiat ktoś tam wychodzi, ktoś zawiesza skóry. Jeden z myśliwych przystaje na was, patrzy na was z takim spokojnym wzrokiem, patrzy też widać w stronę giganta, zastanawia się pewnie, co się będzie teraz działo. W końcu on też to otwiera te półprzymknięte oczy, które miał podczas palenia fajki. I takim niskim głosem, który czujecie prawie w kościach i w tym, jak przechodzi was dreszcz. Są wędrowcy. Czekałem na was. Czy znasz nasze imiona? Czy wiesz, kim jestem? Imion? Nie. Kim jesteś? Tak. Jesteś wodzem z południa, który przyszedł zabić potwora. Ha! A z tobą jest dzielny wojownik. Na ciebie patrzy dłużej. I ta, która rozmawia z bogami. Ha! Kiwa głową tak. My wszyscy rozmawiamy z bogami. Od narodzin, aż po śmierć. U was, mali ludzie, jedynie niektórzy. Ale i to się zmieni. Bo idzie czas wielkich zmian. Ha! A to jednak ty nauczyłeś się naszej mowy, żeby rozmawiać z nami. Czas wielkich zmian, które nadchodzą, jest czasem ludzi.
patrzy. Gdyby było inaczej, czy dawałbym im pić z naszego źródła? Rzeczywiście, że jest czasem ludzi. A ludzie potrzebują przywódcy. Nie umiecie żyć na tej ziemi. Ale nauczę was. Nauczę was i będziecie tak jak my rozumieć, co szepcze rzeka, gdy spływa w dół góry. Znać słowa wiatru, gdy przemawia pośród drzew. Słuchać, jak rośnie drzewo. Jeść tyle, ile potrzeba, by nie być głodnym. Powoli się podnosi, tak jak ktoś spał, siedział, tak wstaje. To nasza ziemia, ale jesteście na niej mile widziani. Czy chcecie napić się wody? Ja nie chcę pić nic od ciebie. Odwraca na ciebie wzrok spokojnie. Widać, że tam któryś z tych traperów też się odwrócił. On tak dał ręką znać, tak. Spokojnie, przyjaciele. Nasza dysputa na początku też była trudna. I oni zrozumieją. Wracajcie do swoich spraw. Po czym odpina, teraz zauważycie, wcześniej zwisał mu tak luźno z boku, teraz się podniósł razem z nim. Przy pasie ma duży skórzany bukłak. Z perspektywy człowieka ogromny. Odpina go i tak. Niedługo będę musiał pójść w góry po więcej wody. Ale dla was wystarczy. Wstrzymaj się, gigancie. Widzisz, wy jesteście bliscy naturze. Jesteście z ziemi, z wody, z wiatru. My ludzie przybyli z Starego Świata, jesteśmy z żelaza. A żelazo nie ufa łatwo. I żelazo nie da się... Żelazo nie ugina się łatwo. Więc... Pozwól, że zachowamy na razie ostrożność i zaufamy swoim własnym drogom, tak jak wy ufacie swoim. Zanim skosztujemy twojej wody. I ocenimy sytuację. Oraz twoje królestwo. Czy to ty jesteś tym królem, o którym mówią? Tak mnie zwoł. Tak. Pozwól najpierw, że zobaczymy twoje królestwo. Zanim będziemy podejmować decyzję o tym, co chcemy w nim zrobić. To trudne, wodzu ludzi. Bo moje królestwo może zobaczyć ten, kto umie patrzeć. A kto nie wypił wody i ma serce z żelaza, ten nie może patrzeć. Nie dlatego, że mu zabraniam. Jest po prostu ślepy. Oni widzą i rozumieją. Wy nie. I nie mam wam jak pokazać inaczej. Ziemia do was nie mówi. Kamień milczy. Żelazo mówi do nas. Skoro tak mówisz, to może niech żelazo powie do nas. Możemy zdecydować. Jeżeli... Jeszcze nie teraz, jeśli to masz na myśli. Teraz dobliżę. W walce z dziećmi. Dlaczego by to pojedynek? No? Co chciałeś powiedzieć? Radomir ma rację. Otóż... Napijemy się tej wody, jeżeli bogowie będą tak chcieli. A bogowie będą chcieli, jeżeli wygrasz z nami w pojedynku. Z Radomirem. Ze mną. Zaznaczcie sobie w ogóle progres tutaj, dotarcie do tej osady, to już jest zdecydowanie. Też dwa, tak. Wow. Zdecydowanie to już się liczy. Myślę, że każdy dobry wojownik się przedstawia przed zdobyciem walki. On tak...
I to, wiecie, jego wersja jest takie, że czujecie, wibrują wam, wibruje wam żołądek i jelita w środku, wewnątrz. Tak. Czy jeśli wygram z tobą, wypijecie wodę? Tak. Czy złożycie przysięgę na żelazo, że tak się stanie? Liczyłem na to, że tego nie powie. Tak. A jeżeli ty przegrasz, to odejdziesz z tych ziem. Właśnie, że przysięgam i że musimy go... A czy ja mam zapisałem, że musimy go pokonać? A! Okay. A wy mieliście dużo krwi spływającej po ziemi. Wy było tak, że musicie nasączyć, napoić ziemię krwią gigantów, czy coś takiego? Ja nie pamiętam, co powiedziałem. Ja mówię, że to jest zapisane. Ja mam wklepać gigantowi, więc... Czyli musisz go zabić, musi być wklepany. No dokładnie, ja mogę go wklepać po ramieniu. Ale tu jest zabić wkrótce gigantów, więc... No, możemy podejść kreatywnie do tej. Nie wiem, czy przysięga na żelazo tak działa, czy żelazo jest wyrozumiałe bez takiego typu księgowości, kreatywności tutaj marketingowej. Tak. Nie lubię walki, ale prowadzi was naznaczona przez bogów. Więc jeśli wy wypijecie wodę, mój sen się ziści. Po was wypiją ją wszyscy. Wasi bracia i ojcowie, i córki, i dzieci. Warto ostatni raz stanąć do boju, by tak się stało. No, doskonale. Jutro o wschodzie słońca. Popatrzuj tak. Dobrze. Teraz nie mógłbym walczyć. Jesteś ranny po walce. Tak patrzy tak. Bogowie nie patrzyliby przychylnie na moje zwycięstwo. Jutro o świcie na polanie tam za osadą będzie dość miejsca. O czym tak, patrzy tak. W zasadzie już nie mam nic, tylko powiem, że usiadł ciężko. Wyciągnął fajkę. Jakieś ostatnie życzenia, Radobirze? Wygram to i zostanę zapisany w sagach. Ale musimy się przygotować. Przydałoby się opatrzyć twoje rany. I tak, pomodlić tak. Do bogów. Tak. Co robić? Zobaczcie, że nikt was nie niepokoi. W sensie ci myśliwi swoim rytmem załatwiają swoje sprawy. Spotykają się po południu przy palenisku. Gotują sobie jakąś strawę. Trochę rozmawiają. Gigant śpi. Oni w tym czasie sobie patrzą na was tak ani ufnie, ani nieufnie. W sensie jeden z nich daje wam taki... gest ręką, że jak chcecie, możecie przyłączyć do jedzenia, ale jakby nie ponawia tego i nie namawia. Po prostu... Podrżnięcie kardo świecemu gigantowi nie brzmi jak bardzo głupi pomysł. Ty przysięgnąłeś na pojedynek z przeciwko niemu, czy nie? Nie, wyzwałem go na pojedynek. Jest to niehonorowy, lecz ten gigant nie jest bestią. Ja bym chciał stanąć do pojedynku, ponieważ będzie to ważne. Ale zawsze... Ty chcesz być ośpiewany w sagach. Gdyby ktoś po prostu napisał sagi, wyśpiewając twoje czyny, niezależnie od tego, czy one by się wydarzyły, czy nie. Czy twoją przysięgę można wypełnić po prostu płacąc odpowiednio dużo, odpowiednio dobrym bardom? Ale jak to tak? Technicznie rzecz biorąc. Jak to tak? Tylko rozważam opcje. Nie. Nic nie proponuję. Muszę dokonać coś wielkiego. Na przykład pokonać giganta w pojedynku. No nie mogę odmówić prawdzie twoich słów, więc...
Sam jesteś niczym żelazo. Złamiesz się, zanim się zegniesz. Dokładnie. Nie mogę odmówić pewnego podziwu dla tej cechy, nawet jeśli miałaby cię zaprowadzić do grobu. Czy twoim zdaniem masz szansę pokonać giganta w walce? No, ale rzeczywiście. Tylko musimy naprawić moją tarczę. To nie powinien być problem. Zlata, czy twoim zdaniem on ma szansę pokonać giganta w pojedynku? Jeśli bogowie będą mu sprzyjać, to pokona go. Co ty sądzisz? Myślę, że... Może jeśli gigant potknie się o kamień wężnie twarzą w glebę, to tak, Radomir będzie miał szansę pokonać giganta w pojedynku. Szanuję honor Radomira, ale także troszczę się o losy mojego królestwa. Cokolwiek tu się dzieje, nie podoba mi się. Ci ludzie... Nie chce mi się wierzyć, że ludzie z żelaznych ziem poddaliby się panowaniu giganta. Ta woda brzmi dziwnie. To wygląda na urok. Być może jest to urok, który bylibyśmy w stanie odczynić do jutra. Może jest coś, co możemy zrobić, co nie ujęłoby honoru Radomirowi, który chce walczyć z gigantem. Nie możemy otruć giganta, czy go osłabić. To byłoby niehonorowe. O, jako urodzona w wodzie, mogę na przykład dowiedzieć się czegoś o wodzie. Tak to działa? Nie, no to w sumie mocno naginam, podejrzewam. Związane z... When you gather information through to of aquatic environments or creatures? Ja mam dość mocno naciągane. O, czy ja mogę, to może zrobimy... Bo jest w ogóle ruch na to. To jest Apocalypse World. Może trzeba było ruch zrobić. Jest ruch Sojourn. Tak, na zjednywanie sobie to. Bo ja mam bonusy do tego. A. Więc. Czemu? Bo jestem empowered, bo jestem wodzem. Okay. Tylko to jeśli mi przysługuje gościnność wynikająca z mojego tytułu albo właśnie tego. No, myślę, że. Tak. No, więc mam do tego prawo, tylko czy to nam zyska coś, czego jeszcze nie mamy z nimi? Na przykład naprawę tarczy może. When you spend time in a community seeking assistance, roll plus heart. Dziwnie ta nomenklatura PPTA zawsze to plus, roll plus heart plus coś. If you share a bond, a plus jeden. No jeszcze chyba nie mamy bondu z ciemnopolaną. Aha, on hit, to. Bo co możemy? Aha, clear condition. O, bo możemy na przykład właśnie mend the heart and equip, czyli to pewnie by ogarnęło tarczę. Recover. Recuperate consort provision plan. Ej, mają, kurde, to jest dobre leczenie i dobre wszystko. I provide aid. Robię to. Chcę zjednać sobie tych myśliwych, że nam pomogli się wyekwipować, wypocząć, wyleczyć i tak dalej. Chcę rzucić na plus heart. Trudność to jest 10 i 6. Z kością akcji 5. Plus heart to jest 8. I empowers. When you sojourn and score a weak hit or miss, you may claim the rights of hospitality warranted by your title or lineage. If you do, you roll a dice again and add plus 1. On a miss, you are refused, and your presumption causes significant new trouble. Aha, to zdaje mi się w sumie... Po co? Bo i tak jest 5, więc mogę... Będę miał na czwórce taki sam wynik, czyli 50-50, że będzie to... Znaczy, czwórka tak samo, piątka i szóstka będą lepsze o 1 i tak tego nie znam, więc nie ma znaczenia. Więc bierzemy weak hit.
Czyli możecie wybrać jedną rzecz. On a hit, tak. You and your allies may each focus on one of your chosen recover actions and roll plus heart again. If you share a bond at plus one, on a strong hit you take plus two more for that action. Aha. On a miss it goes badly. Nie, ha, czy to są jakieś bonusy, dobra. Nie, wiem, nie. Olać. To, ten ruch ma jakieś podruchy, że tak. Można go powtarzać. Aha. On a strong hit, your allies may choose two from within the categories below. Strong hit, On a weak hit, choose one. No właśnie. If you share a bond, choose one more. Nie, nie chyba. Nie. Two from within the categories below. Czyli aha, czy każdy z nas może wybrać jedno? Jedno z tych, rozumiem, wszystkich opcji, mm-hmm. po prostu, że są pogrupowane dla wygody czytania, mm-hmm. natomiast, że to po prostu jest 8 opcji, tak? No tak. Tak. Każdy z nas może wziąć jedną i są fajne całkiem, więc... Przed pytanie to skoro Radomir ma walczyć, na przykład możesz tak, że Radomir będziesz się tutaj, Bartoszu, będziesz się leczył, na przykład ja mogę wziąć, żeby ci tarczę naprawić. No, okej, okay, dobra. To w ten sposób, spoko. Jako że wiesz, powiedzmy, będziesz naszym czempionem. Dobra. A zawsze masz przydałby... nic do podniesienia? Bo no, ja... Zawsze jeszcze przydałby mi się moment. Jeszcze. Najpierw się uleczę, więc faktycznie. Ja się bo uleczę. Ja mogę nawet pasuje w fikcji, bo oni wiedzą, tarczy, że... A ty możesz sobie wziąć okay. coś, co ci... Możemy tak zrobić. Podleczy, wiesz? Bo ja nie mam nic już do podniesienia. Aha, bo to jest companions. Okej, okay, czyli faktycznie... Znaczy to brzmi wszystko trochę naciągane, ale jakby tarcza brzmi jak coś, co mogę wziąć od Radomira i poprosić o, w moim imieniu, żeby oni to zrobili. No bo leczenia nie można kogoś wyleczyć, prawda? Tak, tak, no to w tym to sensie. Ja wezmę tarczę i poproszę, czy może ktoś, jakiś miły człowiek naprawiający rzeczy, mógłby naprawić tarczę. Doskonale. Okej, okay, a ty co wybieracie? To ja chyba... Ja się leczę. Co pasuje? To ja chyba też się wyleczę, że na razie niepokój, myślę, moją sytuacją jest zachowany, a wyleczenie się po niedźwiedziu brzmi, okay. brzmi dobrze. Myślę, że tak naprawdę wasze rany wszystkie to były stłuczenia, uderzenia, twoja też, bo ty po prostu się potukłeś, więc to jest tak, że po prostu obejrzeliście sobie sińce, obłożyliście je, tam macie ze sobą takie podstawowe rzeczy, najróżniejsze maści, jakieś tam okłady. I poczuliście się lepiej. Jeśli chodzi o tą tarczę, to po prostu jeden z nich powiedział tak do tego wojownika, który będzie walczył z królem. Słusznie. Walka musi odbyć się jak należy. Jak zdecydują bogowie. Dokładnie. On począł tak... On naprawia tą tarczę, ogląda ją, zabiera się do tego dość fachowo, Począł tak mówić tak. On jest dobry. Zobaczycie to. Po czym wraca, spokojnie robi to, co powinien robić. I naprawia to, co miał. Powoli przychodzi wieczór. Wieczór przechodzi w noc. Spoczywacie. Dość późnym wieczorem. Może jakieś zbieranie informacji? Ale czemu nie? Na przykład, o co tu wszystko... Gdzie jest słaby punkt giganta? Tak, a może coś nam powiedzą ciekawego jeszcze, o czym nie wiemy. Ja to bym się plus chyba... wits. Małgorzato, chcesz czynić honory? Mogę, jasne. Rozpytywać ludzi. Kto to jest? Gather information na plus wits. Dobrze. Ta kość, ja nie wierzę w pH kości, ale ta jest chyba po prostu źle zbalansowana, bo... 3 plus 2 to 5 i mam weak hit, ponieważ mam 3 i 0, czy 10. Tak. A więc... Dostajesz plus 1 momentum, a informacja wprowadza nową komplikację lub niebezpieczeństwo. O, świetnie, najlepiej! Radomirze, podobasz się królowi gigantów. Albo co gorsza jego żonie. Obojgu. No mi się wydaje w ogóle, że... Z innych powodów, ale... Znaczy nie, bo ja myślę, że to jest... Zamiast gather information, to mogłoby być secure an advantage. Mm-hmm. I to no, możesz, to, i możesz to zrobić jako pomaganie. Znaczy dalej może być tak samo secure advantage przy użyciu witsów. Bo
jakby, tak? Czy my chcemy się dowiedzieć czegoś nowego w pewnym sensie? Znaczy, może chcemy, ale ewentualnie chcesz, możemy. Nie, to ja myślałem w kontekście, że czegoś nowego, niech nam powiedzą. Okej, dobra, no to spoko, to nie. Co jest nowego? Wydawało się, że brakowało nam jakiejś takiej zaczepki o coś, żeby jakoś poprawić naszą sytuację, w sensie. No tak. Po prostu tak. No musisz pokonać króla gigantów. Spoko, ale... No to też pomoc też mi się przydała. No właśnie i no. Chciałem jakby tym ruchem zdobyć jakąś informację, żeby stworzyć ją w pewnym sensie. No Czy na przykład można coś zrobić, żeby polepszyć swoje szanse? Król gigantów no zawsze pije wódkę przed walką i to mu daje super siłę, więc... Nie, bo dowiedzieliście się czegoś, co komplikuje sytuację, bo wpadza nowe zagrożenie. Zastanawiam się... Giganty można łatwo rozproszyć tańcem w czasie walki. Coś takiego. Tylko co, jaka informacja możesz powiedzieć? Komplikacje. Nie ma na to tabelki, prawda? Albo wprowadza zagrożenie, tak? Komplikuje. Myślę, że to jest pomysł, kiedy trzeba zrzucić na oracle. Też nie mam wcale pomysłu. Podasz mi tą drugą tabelkę z tymi imionami i tak dalej, bo tam jeszcze była fajna rzecz w postaci... Ja mam tutaj... Tutaj, o, teraz, tak. Czy to jest to? Nie wiem, czy to jest tu dokładnie. Też jest to. Nie, to jest ta sama, ale ja potrzebuję drugą stronę. O. Myślę, że rzucimy na charakter description i dowiemy się czegoś o tym gigancie. Jest filantropem i... Buduje się pocięce. Nienawidzę przemocy, bo jestem w niej zbyt dobry. Nie, wyszło mu, że jest resourceful. nasz król gigantów. W jaki sposób to komplikuje naszą sytuację? Że ma armię gigantów. Nie, myślę, że to jest tak, że... Na pewno z Grape'u to było gigancie. Z jedną osobą nie, też kultugę. Wilki. Nie, że to jest tak, że ty przysiadasz się do nich wieczorem, tak. do tych, którzy siedzą, zaczynasz z nimi rozmawiać. Oni widzą twoje znamie i traktują cię, wiesz, chcą z tobą w zasadzie takiej, że pozwalają ci słuchać i rozmawiać. Mhm. I tak powiem, się jeden mówi tak... To jak wam się żyje tutaj pod tymi nowymi rządami, ludzie? Chcesz się wywiedzieć przed walką, a? Każdy by tak zrobił. Powiem ci jedno. To, że jest wielki, to nic takiego. To nie ma dużego znaczenia. Jeżeli ten wasz wojownik jest dobrym wojownikiem, poradziłby sobie z większym od siebie. Ale po jego stronie walczy ziemia i drzewa i wiatr. My teraz dopiero widzimy jego królestwo. Jesteśmy w nim najmniej ważni i najsłabsi. Źle zrobiliście, wybierając walkę. Ale myślę, że pozwoli wam żyć. Waszemu wojownikowi też. Wypijecie wodę i zrozumiecie. Do ciebie też bogowie przemówią. Może musi tak być, że do tej walki musi dojść, skoro nie mówią do ciebie jeszcze, co powinniście zrobić. A może wasi bogowie, żyjący w słodym morzu, mówią co innego, nie wiem. Wykuwamy naszą własną drogę i nasze własne przeznaczenie. Tak, że ty nie bądźcie tutaj, nadchodzisz z ciemności. To niczym żelazo formuje się w ogniu. Tak my formujemy nasze przeznaczenie, a nie to, co wy. Woda gigantów. Zdradziliście żelazo. Wracaj tak. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Czekaj, czyli wychnąłeś tak z ciemności i wracasz z powrotem. Tak. To... Mówicie, jakbyście to wy mieli stanąć jutro do walki. Za żelazo. A nie ten młody głupiec. No ale... Ja ostrzę swoją broń. Nie, jest aż taki młody. Czy chcecie jeszcze coś zrobić, czy przechodzimy do świtu? Tak, ja przychodzę do ciebie i... niech bogowie na mnie spojrzą, czy są łaskawi,
Czy byłabyś w stanie mi to powiedzieć? Mogę wywróżyć. Mogę poprosić o znak. To jedyne, co umiem. Nie można tak zwrócić się do bogów i powiedzieć, co oni myślą. Albo dać mi jakąś radę chociaż od bogów. Kiedy słyszysz ich słowa, to może mają coś. Mogę poprosić o znak tak samo, jak poprosiłam w lesie. Nie, nie, nie. Nie taki znak. Spalmy tą wioskę. Nie możesz po prostu, wiesz, dać mi jakąś przewagę w nadchodzącej walce. Myślę, że jeśli prawdą jest, że olbrzym rozmawia z wodą, ziemią, powietrzem, to i my powinniśmy zwrócić się do bogów wody, ziemi i powietrza, żeby to zrób to. Przyjali. Niech spojrzą ja na i ty musimy to zrobić. Tak, zróbmy to razem. Nie wiem, co zrobimy, ale idziemy. No to co zrobicie? Klękać i prosić bogów o łaskę. Myślę, że na pewno jest na to jakiś sposób. Mechanicznie jest to na pewno Secure and Advantage, tak. A jak chcecie to zrobić, to... Myślę, że chcemy się modlić. Możesz używać aid someone i Secure and Advantage. Dobrze. Modlenie się, nie wiem, czy jest, czy to, o, spacer do lasu nad ten, nad wodospad, że jest woda i kamienie i drzewa i po prostu... W sumie jestem też błoto, więc w sumie to trochę jak ziemia. W porządku, dobrze, zróbmy tak. Nie wiem, gdzie jest, a tu jest aid. Aha. A, czyli to jest tak, że robię secure and advantage, ale robię go dla ciebie. Tak, dokładnie. Tak właśnie zrobię. Robię to... Tak można robić? Tak, widzisz, można. To jest Aidenali. No dobrze. Robię to, myślę... To jest już bond. Forge a bond. Myślę, że robię to sercem, ponieważ robię to swoją lojalnością do bogów. I jest to 5 plus 2 to 7 i 5 i 5. Czy 5, 5 i 5 to jest jakiś super major? Nie no, ale jeśli jest to dwie piątki, to tak, to jest odmiana losu. Jeżeli jest strong hit i dwie piątki, to jest odmiana losu na dobro. Tak, tak, ale dobry rzut. Jak się cieszę z tego rzutu. Tak, to jest strong hit i match. Faktycznie, to był jeden z tych dobrych rzutów. Tak. Powinniśmy na każdej sesji mówić to przynajmniej raz. Tak. Myślę, że to wygląda tak, że jesteś nad tym strumieniem i odmawiasz modlitwę do bogów. Jak wygląda twoja modlitwa do bogów? Czy się tańczy, czy się stoi, czy się klęczy, czy się pada na twarz, czy myślę, coś że robi? Pada się na twarz i śpiewa się jakieś pieśni? Być może? I w tym momencie, wiesz, i kiedy tak czujesz, trzymasz palce na ziemi, trzymasz twarz prawie, że wiesz, w trawie. Czujesz zapach mokrych kamieni, rzeki, szum drzew. I zaczynasz słyszeć głos, zaczynasz rozumieć. Ziemia zaczyna... Czujesz, jak wnika w ciebie. Czujesz, jakbyś była częścią ziemi, której dotykasz. Czujesz, jak cichy szmer, bo ten strumień jest tu łagodny. Cichy szmer strumienia układa się w słowa. Podnosisz wzrok, widzisz bardzo blisko drewnianą maskę, twarz. To elf. Chyba ten sam. Myślałaś, że to bogowie do ciebie mówią. To byłem tylko ja. Nie martwcie się. On mówi z kamieniami, zna język rzek. Wie, co mówi szum wiatru. Ale my wiedzieliśmy to wcześniej. On chce nam zabrać to, co nasze. Wasz władca jest głupi. Ty nie. Ty realizujesz naszą wolę. Jeśli czyli wolę bogów. Ty wygra gigant.
wejdziecie pod ich skrzydła. Potem powróci stara wojna, jakiej nawet nie pamiętacie. Będziecie po ich stronie. Wolimy, żebyście byli ślepi i głusi. Nie powinniście rozumieć języka kamieni. Nie powinniście słyszeć szumu drzew. Wszystko zostanie tak, jak być powinno. Niech twój towarzysz stanie jutro odważnie do boju. I pamiętajcie, co wam dałem. Po czym, wiesz, znowu przeskakuje na drugą stronę strumienia jednym słusem. No, strumień jest tu wąski, więc nawet nie jest jakiś... Zlata, a co ja mam robić? Mam tak siedzieć tutaj? Jak poprosić bogów o pomoc? Myślę, że będziesz musiał użyć... Czyli rozmawiałaś tam z kimś? To bogowie przemówili? Tak, Radomirze. Czyli ty też w końcu słyszysz? Tak? O bogowie! Powiedzieli mi, żebyś użył podarunku elfu. No to cicho. A jak? Mam to zjeść, czy mam to nałożyć na ostrze? Nałożyć na ostrze, przecież tamten mówił. A tak, tak. Wydaje mi się, że... cała ta sytuacja trochę jest większa niż myśleliśmy. I teraz ty masz jeszcze, to była strona fabularna, mechanicznie ty masz jej Secure and Advantage. Tak, wziąłem już sobie dwa momenty. Wziąłeś sobie dwa momenty. Zdało mi się jeszcze tak cztery. Okej. Okay. Co jeszcze? Coś jeszcze robicie? O, masakra, nie. Nie. Walka. Wow. Przecież poranek jak ten. Bierzesz piasek z ziemi. Dokładnie. Bez koszulki. Stoję. Are you not entertained? Z mieczem i tarczą. Obracam go. Szczerze mówiąc, tak jak ten... Idę. Umalowany. Jakieś... Jego rano nie było w ciemnopolu, ale wychodzi z lasu. Rozgarnie gałęzie. Wychodzi z lasu. Też jest nagi. Pomalowany jakąś taką siną farbą w takie spiralne wzory na całym ciele, które na początku nie wyglądają na symetryczne, ale z każdym jego ruchem wydaje się, jakby one się układały w jakieś runy, słowa, trudno powiedzieć, jakiś rytualny malunek. Poza tym wygląda tak samo. Nie ma żadnej broni. Wiesz. Ziemia jest tutaj rozmokła po deszczach i blisko strumienia, więc jego kroki nie stawiają, nie dudnią, ale widzisz, jak staje przed tobą 4-metrowy gigant. Nareszcie. Wasza przysięga na żelazo, nim zaczniemy. Wczoraj jedynie rzekliście, że jej dokonacie. Pora spełnić to, co ustaliliśmy. Na co czekacie? Biorę swoje żelazne miecze i... Składam przysięgę, że kiedy przegram w tym pojedynku, wypiję wodę. Czy rzucam coś? Tak. Dobra. Znaczy nie, to akurat po walce, w sensie kiedy ona się okaże relewantna. Dobra, albo nie. W sensie, daję, że... Znaczy... Więc ja też składam przysięgę. Jeśli Radomir Żelazny przegra walkę z... Tak. Z gigantem. Jestem Kazu. Jak coś tam gigantem Kazu. Napiję się wody. Coś to z samego rano nałożyłem, to coś tam. Czy też muszę przysięgać, w sensie, czy to zobowiązuje nas wszystkich, nie tylko Radomira? Zobowiązałeś się. Moja przysięga jest najważniejsza wodzu ludzi. Ty będziesz naczyniem, przez które moja woda popłynie do wszystkich. Ale to zabrzmiało jak ostatnia rzecz, którą mam ochotę robić. Gigancie.
spoglądam niepewnie na towarzyszy, na giganta, jakby nie chcę tego robić. Dobrze. Przysięgam na żelazo, że jeśli Radomir przegra, jeśli Radomir przegra, napije się wody króla gigantów i zaakceptuje cokolwiek będzie się wtedy działo. Nie, napije się wody króla gigantów. Ale jeśli będę musiał dalej z czym walczyć, będę walczył. Prędzej się złamie niż udnę. Dużo mówisz, człowieku. Mam przysięgę, którą chciałem. Przysięgam na ten strumień, na las i na wzgórze, na którym stoi, i na korzenie gór, że jeżeli przegram walkę z Radomirem z Czerwonej Skały, wrócę, skąd przyszedłem, i zrzeknę się królestwa, jakie mi oddano. Doskonale, walczmy zatem. Rozejrzał się dookoła, jakby brał na świadków wszystkie te rzeczy, na które się powołał. Po czym... Co? Jaki mamy ten ruch? Draw the circle, tak? No. Rzucam na hard. Rzucaj. Spokojnie, jest źle, jest słabo, jest dobrze. Wrzuciłem tak. 6 minus. Znaczy, to jest. 5 przeciwko 4 i 9, czyli masz. Ale na hard, czyli. Hard, czyli masz 7? Tak, czyli mam jednego hita. Znaczy, jest weak hita. Czyli biorę plus 1 do momentum i mogę dostać boost za plus 1. I teraz tak. Grant first strike. Twój przeciwnik ma inicjatywę. No słabo to brzmi. Że możesz wziąć momentum, ale oddać coś przeciwnikowi. To the death, one way or another, this fight must end with death. Oh. To będzie trochę dziwne, jak go wezmę na pojedynek na śmierć. Ale czy należy mu się, jest gigantem przecież. Znaczy, jak Mateusz go odgrywał, to ja trochę nie chcę mu wklepać, szczerze mówiąc. Popełnił zbrodni bycia gigantem w moim królestwie. To nie chcę nic sugerować. Na pewno bycie gigantem jest takie złe. Na razie jest pierwszym gigantem, którego spotkaliśmy i narkotykami zmusił pomaga do... Pomaga ludziom. Chyba. Narkotykami, nie podałem się to. Coś, bierzesz któryś z tych, czy po prostu nic nie bierzesz i nie chcesz plus jeden momentum? Teraz i tak wszystko jest w rękach Radomira. A to nie jest za momentum? W sumie tak. Blood yourself. Biorę i przycinam ostrzem. Ale tym, co było pozmawiane. Nie, przecież, nie. W sumie to nie, faktycznie. Nie, to nic nie robię, nie. Co to jest w ogóle? To... Przydałby się momentum. No. Możesz mieć sztylet, który możesz to zrobić, tak, nie? Tak, sztyletem. I to nie jest jakiś problem. To jest jeden harm i tak. Przez jeden to momentum. Muszę zrobić... Ale właśnie nie, bo muszę zrobić ruch and your harm. To robię, rzucam. I to jest weak hit, you press on. Czyli okej, nic się nie stało. Czyli dostałem minus jeden za walkę. No to rozpoczynamy. On tak popatrzył na to i tak... Nie mam broni, by zrobić to samo. I nie rozumiem tego gestu. Walczmy. To krew mojego... Znaczy... Tylko... Nie wiem. W sumie nie wiem. Możesz ofiarować krew ziemi. O, to jest promes. Oferuję tą krew bogom. Niech ten pojedynek będzie słuszny i sprawiedliwy. Dobrze. Powiedziała wcześniej na to... Elfy kazały to, przecież musi być dobre. No tak. Przyniosły zawinięte w liście. Podarki zawinięte. To jak lębasy, to dokładnie. Jest samo dobre. Zawsze najlepsze. Myślę, że on od tego wyzdrowienia dla wszystkich chorób. Na pewno. Dobra, na przykład. Okay, to masz inicjatywę, tak to rozumiem, bo tracisz ją dopiero przy onemis. No to strike. Rzucam strike. Co robisz? Jest tak.
patrzę, obchodzę go na początku i przyglądam się, co robisz, by wyczuć go trochę. Mhm. Ale tylko po to, żeby od razu rzucić do ataku. Tak. Dobrze. Nie jest to żadne zdobycie, po prostu stwierdzam, że niech zdecyduje moja siła. Rzucam. Nie jest źle. 6 i 4 plus 3 to jest 7. To jest strong hit z dwoma szóstkami. Z dwoma szóstkami. Dobrze. Więc tak. Czy robimy progress clocka na to? On jest extreme. Ja tu mam, tak. On jest extreme. Jest co? Jest extreme, więc... Przepraszam cię. Jeden harm zadaje mu dwa tiki, a ty zadajesz ile harmu? Dwa harmu, tak? Tak. Tak. Chyba zależy, co robi smalec elfów. No właśnie, zależy. Ale pytam na razie bazowo. Ale to nie koniec, ponieważ aktywuję kolejny... Moje jedność mojego ostrza, żeby zadać kolejne dwa obrażenia. Mhm. Czyli zadaję 4 obrażenia, przez co muszę endure stress, co zresztą robię. Wtedy tego nie robiłem, przepraszam. It's higher, okay. O, to wrzuciłem... słabo. No nic, dostaję minus 1 momentum, niestety. Mm. Wiesz, to jest tak, że słyszysz, wiesz, wyskakujesz do góry i czujesz, ten miecz rezonuje, tak jak często przed walką, ty znasz to uczucie, bo to jest niezwykły miecz. I teraz słyszysz, słyszysz w głowie wszystkie te okrzyki bojowe wszystkich, którzy go wcześniej posiadali. I słyszysz, one zawsze wszystkie są takim zgodnym chórem, ty znasz to uczucie. Że krzyczą tak, jakby zbiegał się w jeden głos i w tym momencie one wszystkie krzyczą zgodnie, a jeden skrzyczy nie! Ale to jakby nic nie zmienia, tylko to... Wybija cię trochę z rytmu. Ile łącznie zadałeś tych obrażeń? Jak działają te tiki? Aha, czyli że to jest teraz... Plus rysujesz, albo czy krzyżyki, czy plus się rysuje? Nie, bo... Wiesz co, ja mu będę zaznaczał i będę ci mówił, jak to działa. To X, no. Czyli to jest tak, ile zadałeś obrażeń? 4. 4 obrażenia, czyli za każde obrażenie zaznaczamy 2. Czyli raz, 2, 3, 4. Tak. I za... Elvis Marek, on jest jawny? No, w tym momencie już tak. Myślę, że... Bo to jest tak, że wiesz... Czyli dwa harmy. Tak, wyskakujesz i trafiasz go w nogę. Trafiasz go w nogę, uderzasz go w udo. Bo tam najwyżej byłeś w stanie doskoczyć. Mhm. Wiesz, czujesz, jakbyś trafiał właśnie w skórę niedźwiedzia, albo jakąś ciężko garbowaną skórę, albo po prostu w pancerz skórzany. Ale mimo wszystko rozcinasz skórę w tym miejscu. Cienka stróżka, widzicie, jak spływa cienka stróżka krwi i zaczyna się lekko pienić w tym miejscu. I on patrzy na to, patrzy na ciebie i tak... Czy twój ostatni rzut, czyli Endure Stress, to był weak hit, czy strong hit, czy... To był w ogóle nie hit. To był w ogóle nie hit. Okej, okay, czy tracisz inicjatywę? A nie, bo... ten stres... Bo to jest tak przy okazji, to mi nie... Właśnie nie, właśnie, on właśnie nic w walce nie jest przy okazji, w sensie, tak, że... Każdy i tak samo i tak samo jak uzyskasz strong hit w Endure Harm, to nawet jak dostałeś i nie miałeś inicjatywy, to ją odzyskujesz. To ja nie chcę tak. W takim razie, znaczy nie wiem, to jest super dziwne, znaczy w ogóle tego nie rozumiem. No bo jakby... fikcyjne jest mega logiczne, że zadałeś mu cios i przez to, że broń Disturbance of the Force miałeś w głowie, no to tracisz inicjatywę, nie? Gdybyś je dobrze ogarnął strong hitem, to byś jej nie stracił, a tak ją tracisz. To jest super dziwne, ale spoko. Niech tak będzie. Więc teraz on... Niby wprowadza jakąś tam dynamikę. On próbuje cię po prostu... Się nie podoba. On cię próbuje pochwycić ręką i wiesz, próbuje cię złapać. Co robisz? No bo tutaj on nie rzuca. On cię chce złapać jedną ręką i podnieść do góry, albo cokolwiek. Tak? To chce złapać. Chce się obronić moją tarczą. Czyli clash. Czy w ogóle face danger i nie chcesz być, nie chcesz zadać mu obrażeń? A nie, no. Chcę obronić się swoją tarczą i potem go uderzyć od razu. No to clash. Clash, doskonale. Jakie są korzyści z face danger?
Poczekaj, że masz powiedzieć, nie dodajesz harmów, ale tak. Mniej oberwiesz się na tym. Tak. Dobrze. Wrzuciłem na clash. Nie jestem zadowolony z tego rzutu, ale jest taki... Ile? Co na co? Więc tak, to jest hit, ale... 2 na 4 i 9. No to będzie 5, bo Bartek ma 3. Mhm. Tak, więc wyrzucam 3, 5. To jest weak hit, czyli... Zadaję obrażenia. Mhm. A właśnie, przy strajku zdaje jeszcze plus 1 obrażeń. In strong hit, inflict plus one harm. Tak, w strajku. Tak, dlatego strajk jest nie lepszy. Znaczy nie, ale chodzi o to, że nie, to za każdym razem jak się trafi przy strong hitie, dostaje się plus one harm. Widzicie to? Mhm. Znaczy przy klaszu, przy strong hitie możesz sobie wybrać albo momentum, tak, albo plus one harm. Tak, jest plus one harm, czyli zamiast dwóch zadałem 3, czyli w sumie zadałem 5 obrażeń. Mhm, okej. Okay. Fascynujące. Czyli jeszcze... Teraz zadaję 2 obrażenia. Teraz zadajesz 2 obrażenia, tak? Tak. Ale płacisz cenę. Płacę cenę. I jeszcze 2. I mój przeciwnik ma inicjatywę. Tak, więc zadałeś mu jeszcze 2 obrażenia. Znowu, tym razem trafiasz go w rękę, którą myślę, że to jest naturalne. W rękę, którą chciał cię podnieść. Znowu włożyłeś to całą siłę, żeby naciąć mu skórę. Tym razem... Przeciąłeś pewnie jakąś żyłę, bo tej krwi wypływa więcej i też się pieni i spływa mu po ręce taką czerwono-fioletową strugą, która się pieni, natomiast on cię tą ręką mimo wszystko łapie i podnosi do góry. Na razie nie ma jeszcze z tego żadnego harmu, bo pay the price to jest takie, że po prostu jesteś podniesiony wysoko do góry. Okay. I teraz on bierze zamach i chce tobą rzucić o ziemię. Okay. Co robisz? Teraz. Bo teraz kto ma inicjatywę? Cały czas on. Bo nie miał strong hita. Aha, i nie ma harmów po drodze? Na razie nie zadał harmów, no bo po prostu podniósł go do góry. Okej. Okay. Tak, ja bym chciał się wyswobodzić. Poprzez jakby. Przecięcie go tak w tą rękę, tak żeby się wyswobodzić. Nie do końca, żeby zadać mu obrażenia. Czyli jakoś chcesz. Żeby cię wypuścił z ręki. Tak, tak. Okej. Okay. To... Znaczy to jest tak, że no, tak naprawdę to może być albo clash, albo face danger. W sensie, jeśli to będzie face danger, to te obrażenia nie będą na tyle istotne, żebyś mu zadał obrażenia w ten sposób, nie? Tak to mechanicznie rozumiem. Jeżeli będzie clash, to będą, no, ale konsekwencje też są, w clashu są dla ciebie bardziej ryzykowne, nie? Bo przy weak hitie też obrywasz, a face danger przy weak hitie nie obrywasz. Dobra, to może po prostu zrobię faktycznie face danger i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rzucam. Przy użyciu forceful defense, tak? To brzmi rozsądnie. No, bywało lepiej. 4 na 7 i 9. 4 plus 3, ale ponieważ mam tarczę w ręku, jak robię te rzeczy, to zdaję plus 1. Czyli mam 8. Przeciwko 7. Czyli masz strong hit, tak? Nie, weak hit. Czyli weak hit przy face danger to jest you succeed, but face the troublesome cost. I teraz wybierz jedno. Albo minus 1 momentum, albo endure harm, albo endure stress, albo suffer and sweat. Proponuję endure harm. Dlaczego? Bo wyspowodziłeś się i spadasz na ziemię. Tak. Z dość dużej wysokości, z której cię podniósł. Więc dobrze, wydaje mi się, że to jest taki oczywisty koszt. Wybiorę jeszcze harma i mówię, to jest ruch. Oczywiście, bo tutaj mi nic nie załatwia. I rzucam i end your harm. Na zdrowie albo na iron, co masz wyższe? Po odjęciu. Ale bez straty health, czy z... Proszę? Ze stratą health to, za giganta, czy bez? Bez, to w takim razie. Czemu bez? Nie no, w sensie stracił jeden health teraz i dlatego, w ogóle robi end your harm. Okay. I teraz jak, po odjęciu tego, teraz jest dopiero rzut. 4 plus 1 to jest 5, przeciwko 5. To jest weak hit, teraz momentum. To jest weak hit, czyli tak, tracisz momentum. Znaczy nie, to nie jest weak hit, to jest miss. Aha, to jest miss. To tracisz momentum, no i gdybyś był na 0, tak. No więc, wiesz, po tym upadku podnosisz się z ziemi, zbierasz się, łapiesz tarczę, łapiesz miecz i teraz on
Dalej jak mańcie. On tak, on próbuje pięścią zgruchotać ci, uderza w twoją tarczę, próbuje cię ją zgruchotać. Więc zamierzam, chcę skoczyć pod to i zadać mu obrażenia, a może chciałbym przejąć inicjatywę. Jak widzicie? Jak stoimy? No ma wypełnione 2, 3, 4, 5 pełnych kratek i kawałek szóstej. To jest niezłe. Tylko... jeszcze musisz mu tak mu wstawić z jeden cios i potem próbować go wykończyć. Dobra, to może przeskoczę pod to i postaram się zrobić mu krzywdę. Czyli clash. Tak. Nice. Mm, wow, 6 na 1 i 3, czyli... Strong hit. Strong hit na dzień dobry. Nareszcie, szczęście w kościach. 3 obrażenia. Tak, inflict your hand and choose one. Dlaczego 3? Bo moje normalne obrażenia plus 1. A skąd jest to plus 1? Tak, to... Clash pozwala wziąć sobie na strong hitie. Aha, czyli wtedy już nie masz tego momentu po prostu. Bo wybierasz tak. Plus hand. Okej, okay. Czyli 3, czyli tak. Raz, dwa, 3 i... Z sztyletu. Słyszałem dobrą ilość szczurów. Tak, i to jest tak, że... Zacząłem się jeszcze, czekajcie, bo w sumie mógłbym teoretycznie jeszcze raz go dziabnąć tym. Zadać mu 2 harmy. Wtedy muszę endurować stres. Wtedy mój stres spirit spada na 0. I teraz co się dzieje? Enduruję stres, muszę rzucić kostkami. Jeżeli będę miał misa, co jest prawdopodobne, to potem muszę rzucić... Mogę zostać tabelę, tak. Ale też tracisz momentum za to, co ci zabrakło. Tak, ale mogę być shaken. Jakby, nie wiem, czy chcesz być shaken, jak te... Chcę być shaken. Momentum ci może polecieć na łeb na szyję. Możesz być shaken albo corrupted. Nie, dalej jest spoko. Mamy gdzieś... Lub tabelka, która ci może zabić, tak. Ale jest szansa, że cię nie zabije. To co, jak się, chyba to zrobię. Będzie klimatyczne, najwątpliwie, więc... Tak. Jakby... Opisz najpierw, jak robisz ten clash, w sensie on próbuje ci zgruchować tak, tarczę pięścią, co robisz? On, jak on uderza na mnie tarczą, znaczy pięścią tarczę, to wskakuje dokładnie pod to i tak jeszcze ostatki tego zjeżdżają po mojej tarczy i ja wbijam mu to ostrze gdzieś w rękę i w momencie jak to widzę, to moje ostrze jeszcze zapłysnęło światłem. Jeszcze mocniej potrafić. No, tak, więc muszę. Spirit, tak? Mam 1. Mm-hmm. Muszę robić Endure Stress na 2. Czyli rzucam na Hard. Tak. Albo Spirit, cokolwiek jest wyższe. O, spoko. O, bardzo spoko. 6 przeciwko 4 i 6. 6 plus 2 to jest 8, czyli strong hit. Czyli strong hit. On strong hit. Shake it off. If your spirit is greater than 0, nie jest. Suffer. Okay. Embrace the darkness. Take one momentum. Nie, mój spirit jest większy niż 0. Bo jest 1, nie? Czy strzeliłeś do 0 tym? Tak, czyli mogę na przykład dać. O, mam teraz 0. I 0. Ale jeszcze jest tak, chwila, bo jeszcze jest. If your spirit is zero, suffer minus momentum equal to any remaining minus spirit. Czyli tracisz jeden momentum, musisz... Tak, nie, to jeszcze nie zanim, jest. To jest jeszcze przed rzutem. Aha, ale nie było na zero. Ile miałeś stresu? Ile miałeś spirit? Plus 1. Tak. A ile łykasz za użycie miecza? 2. Czyli miałem 1 spirytu, łykam 2, czyli tak. Czyli masz minus 1 spirit. Właśnie nie. Czy... Jest później, tak? Nie, na samym początku Andrew Stress. A, okej, okay. No dobra. If your spirit is zero, suffer minus momentum equal to remind okay. Minus czyli, spirit. Czyli nie mogę tego zrobić. Tak, żeby nie udać się jakby znegować tych konsekwencji przez przypomnienie paska, tylko ci spadają z momentum. Tak, ci spadają mi z momentum 2, okej, okay, spoko. I dostaję... jeden momentum? Tak? Mhm. Wszystko jest skomplikowane. Znaczy to też jeden momentum ci spada, bo dwa stresu. Jeden wyknąłeś w spirit, tak, jeden w momentum. Tak. No czyli tak naprawdę wziąłem i zniknąłem. Jeden zyskujesz za co? Aha, za Embrace the Darkness. Tak. I teraz masz dalej inicjatywę, bo jesteś, wiesz, jesteś w amoku, masz już tunelowe widzenie. Słyszysz głos swojego miecza. Atakuję. Czyli strike. Tak. Więc teraz podchodzę jeszcze bliżej. I teraz staram się go ciąć wyżej, po nogach. Czyli tak, zrobiłeś te dwa tak. Tego? Tak. Dobrze. Wow. Doskonale. 4 na 2 i 2. Aha, no, wtedy jeszcze nie. Tak, wtedy jeszcze nie używaliśmy tego dubletu. Tak, wrzuciłem 2 szóstki, pamiętasz? Jego? Jak amoku zadałem mu
pierwsze duże obrażenie. Okej, okay, to jakoś to skumulujemy teraz, bo to jest tak, strong hit, nie? Dokładnie, na pewno. Strong hit i czyli dostaję 3 obrażenia. Ja dostaję inicjatywę ciągle. On natychmiast ginie i na ciebie spada korona z góry. Leczy twoje wszystkie rany i... Czy mogę od razu użyć End the Fight? Możesz teraz użyć. To jest tak, że wiesz, po tym ciosie, to jest tak, że on już kiedy go zadawają, słaniał się na nogach. W sensie widzisz, że z tych wszystkich jego ran, wy też to widzicie i wszyscy to widzą i patrzą, wiecie, wszyscy są absolutnie cicho. Nikt nie kibicuje, nikt nie krzyczy. Z tych jego ran spływa taka... Krew zamienia się w taką pienistą breję, która przybiera taki fioletowawy kolor i spływa z tym skierunku, on już chwieje się na nogach i osuwa się w tym momencie na kolana. Jak stoimy z End the Fight? No jest właściwie full, tak, więc to jest już teraz normalność, ale dycha, no to będzie miał weak hit. Tak. Po prostu, bo tu się nie da użyć momentum. Dokładnie, więc niestety. Będzie... Others won't forget. You ale to jest doskonałe, bo teraz jest najbardziej mityczna rzecz ever. Czyli ty, co robisz? On upada na kolana. Dalej jest wyższy od ciebie, jego głowa, ale wiesz, może do niego podejść i wbić mu miecz w korpus na przykład, nie? Nie, ale... po raz pierwszy, nie musisz bić po jego nogach albo rękach. Ale nie, no to było chyba... To jest chyba niehonorowe. Bo powiedzieliśmy, że wyzwałem go na pojedynek, nie na śmierć. Tak, on padł na kolana. Okej, więc to po prostu... co robisz? Jak chcesz skończyć tę walkę? Możesz po prostu zrobić end the fight nie walką, tylko po prostu stwierdzeniem, że... Wygrałeś. To, przyznaj swoją porażkę, to koniec, nie? Czy ja na pewno przyrzekłem na żelazo, że chcę go zabić? Aha. Nie pamiętam. Na początku, znaczy teraz nie, ale na początku, no z tego co pamiętam, tak. A, ty masz tę pierwszą księgę. Powiedziałeś, że krew, Giganu powie, że krew będzie, no w sumie krew spływa. Spływa. W sumie, tak, więc... O, to jest świetny pomysł. O, mam pomysł. O, to jest dobre. Więc tak. Wygrałem ten pojedynek. I przysięgłem na żelazo, że krew przywódcy gigantów spłynie na ziemię. I jak przycinam go tak po ręce, żeby ta krew faktycznie spłynęła. On po raz pierwszy wydał z siebie taki przeciągły teraz taki. A teraz ty przysięgłeś, że odejdzie z tych ziem. Tak. On tak, wiesz, przez chwilę ma spuszczoną głowę, opiera się na jednej ręce, jest na kolanach. A czyli tak. Zatrułeś moją krew. Trucizną elfów. Mój sen był za dobry dla wszystkich. Zabij mnie, człowieku, bo i tak konam. Znaczy, podnosi głowę i tak... To jest właśnie konsekwencja z End the Fight jako weak hit. Tak. Na moją krew, na którą przysiągłeś i która, tak jak przysięgałeś, spływa w ziemię. Przeklinam was, ludzie spod czerwonej skały, ludzie zbyt mali, by widzieć to, co płynie z wodą. Przeklinam was i wasze małe królestwa i wasze miecze z żelaza. Przeklinam was wszystkich. Po czym pada na twarz. I w tym momencie... Myślę, że jesteś nawet w stanie praktycznie ściąć głowę, kiedy on upada i masz dobry timing. Tak. I pada w błoto. I słyszycie, wiesz, jest plusk błota, a potem jakby jest taki, jakby od jego ciała rozchodzi się powiew po trawie. Potem rozchodzi się, drzewa zaczynają szumieć. I wszystko cichnie. To jest dobry moment na koniec. Wykonaliście zadanie. Aha, teraz trzeba rzucić na wykonanie. Dostajecie kolejnego milestone'a, czyli tutaj kolejne dwa. I teraz możecie albo rozstrzygnąć to, kiedy powrócicie bez żadnego ryzyka, albo rozstrzygnąć to dzisiaj, bo tam też mogą być jakieś potencjalne komplikacje, w sensie kiedy się fulfill your vow, to coś tam może być takiego, że there is more to be done or you realize the truth of your...
To nie był quest gigantów, to był of your tylko... quest. Nie, czyli, znaczy, jest jakaś komplikacja po fakcie. To jest bardzo filmowa rzecz, więc tak, to nie jest... Może tak, się okazać, że tak, faktycznie że to nie o to chodziło. Tak, więc jakby to się na to rzuca. I teraz teoretycznie możecie na to rzucić. Możecie też na to rzucić, jakby kiedy na końcu podróży do domu, nie? Wtedy będziecie mieli kolejne dwa, będzie wypełniony drag, więc rzut będzie jakby pewny, nie? Czyli pytanie, czy... Poza dziesiątkami. Czy to jest denouement i zamknięcie odcinka? Czy tak, myślę, jako pierwszy tak. akt kolejnej sesji ten będzie ten fulfillował? Ja bym chyba rzucił teraz. Tak, bo za to są też potencjalnie punkty doświadczenia, więc kończy się sesja, jak należy. A czy ja dostaję może... Ty się tego zabiłeś, więc nie wiem, czy nie... Małą kreskę na legendarny... no nie, ty dostajesz myślę, że dwie. Bo to jest jakby zabicie giganta... Extreme to jest po prostu okej. Okay. Ja cały czas myślę, że źle zabiliśmy, zabijając go, ale... Ja jestem wojownikiem. Nie wiem, o dobrze. Rzucasz? Czyli co, fulfillował? Tak, i to jest znowu taki progres, czyli rzucasz przeciwko torowi, czyli masz 8, nie rzucasz szóstką. I co, ja rzucam za wszystkich? Mhm. Zielone kości brzmią jak kości tego. I przeciwko... Ósemce. 6 i 3. 3 i 6. Strong hit. Your quest is complete, mark experience. To był dangerous, your quest nie? Is complete. Czyli każdy z was dostaje 2 expa. To nie za wiele. Jeszcze nie wiem, ile to jest tak naprawdę, bo ile jest najtańsze ulepszenie. Czy ono kosztuje 30 na przykład? Czy teraz sprawdzimy, bo to jest advanced ruch i teraz sprawdzimy, jak on działa. No tak, no tak. When you focus on your skill, receive training, find inspiration and will gain a companion, you may spend 3 experience to add an asset or 2 experience to upgrade an asset. Czyli dwa wystarczają, żeby na asecie, który już nie ma, coś podnieść, czy żeby kupić nowy. Fajnie. Czyli to nie jest jakoś szczególnie mało. Jeśli możemy zwiększać, na przykład dodawać sobie kropki na tych zasobach, tak, które mamy. Chyba tylko to, tak? Bo nie ma chyba innego ulepszenia jest... w tej grze niż kupowanie asetów lub ulepszenie tych, co... A da się w ogóle ulepszyć staty? To za 3? Czy... Okej, okay, to co? To jest koniec naszej sesji w Ironsong. Pewnie jeszcze będzie jakieś omówienie, może niekoniecznie dziś. Ale dziękujemy. Zabito giganta. Zabiję go. Refleksjami podzielimy się, jak je sobie poukładamy. Cześć. Dzięki. Dzięki.